Cześć kochani, tym razem filmik z recenzjami kosmetyków naturalnych, o których jeszcze Wam nic nie mówiłam. Może zacznę od balsamu do ciała z firmy Neobio. Już mi się skończył. Jest to trawa cytrynowa i kokos. Śliczny, delikatny zapach. Naprawdę zapach jest przepiękny. Natomiast długo, mocno go nie czuć tak intensywnie. Natomiast długo też się nie utrzymuje na skórze. Jednak naprawdę następnego dnia fajna skóra jest nawilżona. To jest balsam, nie jest to mleczko, więc jeżeli właśnie do skóry, która nie ma moim zdaniem aż tak dużych problemów suchością. Natomiast ja jestem najbardziej zadowolona z tego balsamu. 150 ml. Jedynym minusem jest opakowanie. Jednak dlatego, że ciężko na koniec go wydobyć właśnie z tej buteleczki. Nie można jej rozciąć. Chyba, że ktoś chce bardzo się pomęczyć. Ale ogólnie produkt jest super, więc naprawdę fajny. No jedynie minusem też jest mała pojemność 150 ml, ale balsam jest super. Kolejny to jest krem do stóp z firmy Sylveco. Bardzo fajny kremik. Ja nie mam większych kłopotów ze swoimi stopami, więc tak naprawdę jeżeli nie znalazłam jeszcze kremu do stóp, z którego bym była niezadowolona, więc ten jest jak najbardziej fajny. Kolejny to jest Anne Marie Born samopalacz. Balsam brązujący 75 ml. I tak, on jest dość drogi, około 40 zł kosztował 75 ml. I bardziej się jednak opłaca ten z Lavery, mimo że jest droższy, ale jednak tam jest pojemność 150 ml. I pokazywałam go ten Wam z Lavery we wcześniejszych filmikach, więc porównując go do niego, ten ma lepszą konsystencję. Lepiej się rozprowadza, przez co na pewno ciężej osmugi, chociaż tamten z Lavery, mimo że miał właśnie postać mleczka, to nie było tak problemu, żeby pozostawiać smugi. Natomiast ten daje delikatniejszy odcień, czy widać go mniej niż tamten z Lavery, więc tamten jest moim zdaniem mimo wszystko lepszy, mimo gorszej konsystencji, bo ten ma postać balsamu, tamten mleczka. Jest to też balsam brązujący do twarzy i ciała, do twarzy, także i do ciała. Nic po mnie nie wyskakuje, tak to ogólnie bardzo fajny produkt. Jednak porównując to, wybiorę tamten z Lavery. Tak to bardzo ładnie też pachnie. Tak ogólnie jestem na tak. Teraz odżywka i plus M Natur Cosmetic. To jest odżywka, jak już Wam mówiłam, z wyciągiem z konopi. I tak, ja jestem z tej odżywki ogólnie dość specyficzny zapach, jednak na moich włosach się nie sprawdziła, dlatego że nie można było ich aż tak dobrze rozczesać jak po innych odżywkach, więc ogólnie ja już ten kosmetyk nie kupię. Nie jest zły, ogólnie fajne były po nim włosy, jednak nie rozczesywały się dobrze. Jak już jesteśmy przy odżywkach, to aktualnie właśnie używam tą odżywkę z firmy Spike. I tak, jest mało wydajna, jest właśnie takiej konsystencji, nie wiem czy zauważycie, leistej, więc trzeba większą ilość ją użyć. Ja mam włosy już dotąd, więc na pewno więcej produktu używam. Nie jest właśnie wydajna, bo nie ma takiej konsystencji gęstej. Więc przy 100 ml i takiej cenie, więc to nie jest, no jest to duży minus. Natomiast sama odżywka jest fajna. Je lepiej mi się właśnie rozczesują włosy. Ogólnie właśnie fajny ziołowy zapach, fajne są po nim włosy, jednak duża cena, mała wydajność, więc raczej się już nie skuszę. Kolejny to jest peeling do ciała z polskiej firmy Ava. Jest to właśnie, posiada certyfikat EcoCertu. Jest to peeling do ciała cukrowy, winogronowy. I tak, jak się go nakłada na skórę, on ma duże, dość duże drobinki, może Wam pokażę, jak on wygląda. Ja już przed użyciem sobie wymieszam tą konsystencję, żeby był jednolity. Ma dość duże drobinki, jednak podczas nakładania go na ciało, trochę ich nagle,
jak się rozciera ten peeling, to gubią się te drobinki, więc szybko one się ścierają. Ogólnie fajny peeling, jednak ja wolę mocniejsze peelingi. Najbardziej z tych, co używałam, był najlepszy ten z Organic Cosmetics, tylko że był on solny, więc jeżeli mieliście jakieś skaleczenia czy podrażnienia, on właśnie podrażniał. Ten oczywiście cukrowy nie podrażnia. Fajny, ale mówię, szukam czegoś mocniejszego. Teraz może pasta do zębów, Argilec. Jest to, ona ma dość niefajny wygląd, bo to jest cytrynowa i ogólnie jak się ją użytkowało, był posmak takiej właśnie cytryny, jednak ten wygląd i nie było takie to odświeżenie zębów, więc ogólnie produkt fajny, ale nie tego oczekuję od pasty do zębów, bardziej chcę odświeżenia. I teraz może, to już też puste opakowanie, masło do ciała Organic Cosmetics. Konsystencja właśnie była takiego mleczka, bardzo szybko się wchłaniała. Więc jeżeli ktoś oczekuje od balsamu, żeby się szybko wchłaniał, więc to jest mleczko dla niego. Jednak troszkę ciężej się rozsmarowywał. Ogólnie bardzo fajnie nawilżał ciało i byłam z niego zadowolona. I teraz może coś z kolorówki Wam pokażę. Cienie do powiek z firmy Benecos. I tak, to ogólnie kolory trochę są za jasne. I tak ten beżowy ja stosuję, bo ogólnie on wygląda na matowy. Jednak jak się nałoży na powiekę, on daje tylko taki delikatny poświatę, taki perłowo. I bardzo fajnie się nadaje właśnie pod łuk brwiowy, w kącikach oczu i tylko go tak stosuję. Natomiast tutaj jasny fiolet, jeżeli się maluje właśnie na fioletowo, a właśnie w kącikach oczu. I to jest ogólnie bardzo ładny wygląd tych cieni. Cień jak najbardziej ok, tylko właśnie mówię, że kolory trochę mi nie podpasowały. Teraz, jeżeli jesteśmy przy cieniach, to cień jest firmy Logona, pastel i szmaragd. I tak wyglądają cienie. Jeszcze raz Wam pokażę kolorki. Kolor ten jest bardzo, bardzo ładnie wygląda na powiece, tylko tak, ta konsystencja tego właśnie cienia jest troszkę ciężej się nakłada, trzeba więcej warstw nałożyć, żeby fajnie było jednolicie na powiekę, natomiast z tym nie ma żadnego problemu, od razu super efekt jest na oku. Ogólnie bardzo fajne cienie, tylko mówię, jestem bardziej jednak zadowolona z tych cieni Santé niż z tych z Logony, ale tak to bardzo ładne kolory. Fajnie wyglądają na powiece, jednak jeżeli się nałoży ten na całą powiekę, ten w załamaniu, to troszkę wygląda za bardzo pastelowo, więc ja dodaję innego odcienia zieleni w kącikach oczu, żeby trochę zgasić ten pastelowy wygląd. Tak to bardzo fajne cienie, tylko mówię, że z tym troszeczkę jest przy nakładaniu. Dobrze, teraz kredki do oczu, co Wam pokazywałam z firmy Benecos. Ja mam zieloną, pokażę Wam. Bardzo ładny kolor zieleni, bardzo fajnie wygląda. I ogólnie z tych kredek jestem bardzo zadowolona i mam niebieski, ciemny. Też certyfikat BDIH, chociaż może tutaj będzie wyglądał na czarny, ale ja nie znalazłam naturalnej kredki do oczu w odcieniu fioletowym, dlatego kupiłam niebieski ciemny i do fioletowych makijaży bardzo fajnie wygląda ta kredka, więc jestem zadowolona z tych kredek. I teraz tu skończył mi się ten tusz do rzęs Essence. Po długim właśnie użytkowaniu naprawdę był dosyć dosyć wydajny i teraz zaczęłam tę maskarę właśnie tuż do rzęs z firmy Yoko. Ja używam aktualnie jednej maskary, zawsze jak mi się kończy, kupuję następną, tak samo z innymi kosmetykami czy to kredkami.
Wyjątkiem są cienie. Ma taką oto szczoteczkę, dość grubą i zwykłą. Natomiast tak, ona nie maluje tak intensywnie na czarno, jak właśnie ta z Essence. Tamtej z Essence byłam bardziej zadowolona niż z tej, ale fajnie rozdziela rzęsy i je wydłuża. Też, ale tak to tuż jest ok. Następne to są, jest to krem tonujący z firmy Lavere. I tak, 50 ml. I ogólnie go używałam właśnie na dzień. Bardzo, ale to bardzo delikatnie daje mi odcień na skórze. I jak już spróbowałam podkładu z firmy Santé, to wolę jednak moją cerę po tym podkładzie niż po tym kremie tonującym. Dlaczego? Nigdy nie używałam fluidów, dlatego że bałam się, że mi właśnie zapcha pory, że będzie trochę to będzie wyglądać sztucznie moja cera, tym bardziej, że nie mam takich problemów z cerą. Jednak lepiej wygląda moja cera, jednak jak nałożę ten podkład, bardziej wyrównuje ten koloryt cery. Mi się podoba właśnie ten efekt. I ten być może na lato go użyję. Dlatego, że no wiadomo, tak nie ujednolica kolorytu jak ten podkład. Więc z tego jestem bardziej zadowolona. Nie jest on jednak kryjący, więc jeżeli ktoś ma problemy z cerą, to na pewno mu nie przykryje niedoskonałości, więc trzeba na pewno użyć po nim korektora. Ale jak dla mnie, dla tych osób, które nie mają problemów z cerą, bardzo fajny podkład. Tutaj Wam go jeszcze raz pokażę, ten kolor. Kolorek i bardzo fajnie, trochę za dużo i nie będę Wam pokazać, jak on się fajnie wygląda. O, i nie ma sztuczności na twarzy, bardzo fajnie wygląda. Ja mam odcień 02. Kolejna rzecz to jest mydło w płynie z Lavere, nagietek i rokitnik zwyczajny. Bardzo fajne mydło w płynie, spełnia swoją rolę, czyli myje, bardzo ładny zapach. I za ten zapach jest bardzo ładny. No i co? I nie wysusza. Ja odkąd używam mydeł w płynie, to naprawdę już moje ręce nie są takie wysuszone, jak były. I tak kremu do rąk tylko na noc używam. I trzy ostatnie produkty to są produkty do włosów. I tak, najpierw już końcówka odżywki z firmy Logona. I tak, to jest odżywka, która jest, to jest, nie ma, to nie ma, nie ma takiej szkody. Dlatego, że no, nie zauważyłam jakichś spektakularnych, przepraszam, efektów po niej, więc tak naprawdę ją odstawiłam po tym, jak kupiłam sobie te dwa produkty, dlatego żeby tak nie przeciążać włosy, więc ją zużywam, jak już jestem w domu i żeby ją po prostu zużyć. Do tej butelki po prostu sobie teraz przeję hydrolat rozmarynowy i będę stosować na włosy i zobaczymy, jak tamten się sprawdzi. I tak, to jest kolejna rzecz, to jest też z Logony, płyn do stylizacji włosów. Na początku nie byłam zadowolona z tego produktu, dlatego że oczywiście fajnie układał włosy, pomagał w tej stylizacji, jednak po jakiś czas